Któż Państwu wyjaśnia? W paragrafie pierwszym na ostatniej sesji tam akurat w załączniku uwzględniliśmy prawidłowe finansowanie, ale w samym wniosku w uchwale nie wpisaliśmy, że dotyczy to zakresu praw programowych i osób niepełnosprawnych. Tutaj macie Państwo w tym paragrafie pierwszym uwzględnione. W paragrafie drugim wprowadzamy do WF-u. Postanawia się o wprowadzenie następujących zmian do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego w zakresie wieloletnich zadań uczestniczych, czyli planu czerwonych. Budowa podjazdu dla przedszkola nr 122, ulica Piłkowa 13. I tu mamy tak, w roku 2014 to, co przekazaliśmy pieniążki we wcześniejszej uchwale 9 tysięcy ze środków dla niepełnosprawnych, tutaj zaznaczamy, że idzie to na dokumentację w roku 2014, ale musimy to w UPF-ie zaznaczyć, że w roku 2015 będzie realizacja tego zadania i zaznaczamy, że jest to kwota około 50 tysięcy złotych na zadań powierzonych dzieciom w zakresie promowania osób niepełnosprawnych. Paragraf drugi wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o wprowadzenie zmian do wieloletniej prognozy finansowej i rezerwy planu inwestycyjnego w zakresie zadań inwestycyjnych w planie czerwony, załącznik nr 3, część B, zadania dzielnicy zgodnie z załącznikiem dalszej uchwały. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Tu Państwo jeszcze macie z tyłu załącznik do uchwały numer, tu już 542 już jest w stanie podjęta. Mamy wszystkie wyszczególnione te zadania, które finansujemy i przewidujemy w przyszłych latach finansować. I tu wchodzi na punkcie 7 budowa podjazdu dla przedszkola nr 122, ulica Piłkowa 13. To, o czym mówimy, jest to uwzględnienie tej problemy wieloletniej. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Proszę o... Jeszcze przepraszam, dokładam tu Państwo w paragrafie jeszcze, znaczy w punkcie 6 w załączniku też tu macie właśnie Państwo to 31 tysięcy, które przenosiliśmy z puli środków bieżących do inwestycji, tak abyśmy mogli przygotować tej dokumentację na realizację tego zadania. Tak, Janickiego. Ugorek. Dziękuję bardzo. Nie widzę, są jakieś głosy w dyskusji? Przystąpmy do procedowania. Kto jest za poparciem druk 542? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta.